Siemaneczko, tutaj Bioran. Dzisiaj zrobimy korkociąg Kuby rozpruwacza. Co to jest? To jest dosłownie wkręt i dwa spłoszone kapsle. A to, co widzicie tutaj, to jest statyw, który zrobiłem w 2 minuty. Jeżeli chcecie filmik, gdzie robię ten statyw, albo jak zrobić ten statyw, to napiszcie w komentarzu. Dobra. Jak zrobić coś takiego i do czego to ma służyć? No, jak powiedziałem, to jest korkociąg. Więc służy z zasady do otwierania wina. Każdy, kto otwierał wino wkrętem, wie, o co chodzi. I że to nie jest proste. A czemu kubę rozpruwacza? To później. Dobra. To będzie tutorial, więc tak. Potrzebujemy dwóch kapsli. Musimy je rozgiąć. Kombinerkami najlepiej. Zębami też się da, ale no nie polecam. Mniej więcej tak to ma wyglądać, tak lekko rozgięte. Dobra, bierzemy drugiego. Też tak w miarę taką miseczkę zrobione. Dobra, to na razie nam nie będzie potrzebne. To jest moje przenośne kowadełko. Biorę te kapsle i trzeba je spłaszczyć. To już nam nie będzie potrzebne. Teraz potrzebujemy przebić się przez kapsle. Mniej więcej próbujemy zrobić to na środku. Dobra. Czyli przebijemy pierwszy kapsel, skręcamy na sam dół. Bierzemy ponownie kombinerki. Znaczy ręcznie też można to zagiąć. Ale bierzemy kombinerki. Zginamy to porządnie. I to będzie już nasz chwyt. To akurat wyszła jakaś rurka, czy inny kij, ale dobra, jest git, nie? Dobrze się to akurat trzyma w ręce. Teraz potrzebujemy drugiego kapsla. I robimy to samo, tylko że teraz no niestety śrubokręt nam nie pomoże. Dobra, po co jest ta tarcza? No zaraz się dowiecie. Kurde, no trochę nie wyszło na środku. Ale cóż, no to jest nasz korkociąg kuby rozpruwacza. Korkociąg już wiecie dlaczego, bo ma z zasady służyć do otwierania wina. A co do kuby rozpruwacza, to jest moja mała przyjaciółka Dynia. Tkanka miękką, u człowieka przebijcie tym spokojnie. Trochę flaków z dyni zostało na korkociągu naszym, dlatego kuby rozpruwacza. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Będę żebrał o suby i łapki w górę. Mam nadzieję, że będę miał coraz więcej widzów i będę tworzył coraz bardziej pokręcone bronie. Także śledźcie mój kanał. Pozdro.